Moje drogie dziecko, każdego poranka, każdego wieczoru, każdego południa, każdego dnia, każdej nocy nieustannie wypowiadam do Ciebie moje słowo. Słowo, które podnosi, które zbawia, które przebacza, które ulecza, które napełnia życiem, które pociąga do miłości. I nigdy nie przestanę tego słowa wypowiadać do Ciebie, i nigdy nie przestanę go wypowiadać do żadnego innego człowieka. Ale jest też tak, że niektórzy nie chcą mnie słuchać. Moje drogie dziecko, potrzebuję Ciebie, żebyś był moimi ustami. Potrzebuję, żebyś była moim głośnikiem, żeby przez Ciebie inni usłyszeli moje słowa. Moje drogie dziecko, skoro jesteś ze mną, skoro słuchasz moich słów, to proszę Cię, przekazuj je też dalej. Chcę, żeby dzisiaj był taki dzień, kiedy będziesz przekazywać moje słowo innym, kiedy spróbujesz opowiedzieć tym, których spotkasz, moje dobre słowa, słowa o tym, że kocham, słowa o tym, że są piękni, słowa o tym, że mam dla nich dobro, że chcę przebaczać. Spróbuj dzisiaj przez cały dzień szukać takich ludzi, takich sytuacji, gdzie mógłbyś zasiać moje słowo, gdzie mógłbyś przekazać moją miłość tym, którzy nie bardzo chcą jej słuchać. Bądź w tym delikatny, bądź czuły, tak jak ja. Nie narzucaj się z tym słowem, ale przekazuj je. Bardzo Cię dzisiaj proszę, dlatego że daję Ci taki dar. Zanieś moje słowo do tych, którzy nie słuchają tego słowa ode mnie.